Dominika Tajner podczas rozmowy na żywo podzieliła się niesamowitym wyznaniem. Widzowie programu śniadaniowego zaniemówili z wrażenia. Tak szczerych słów nikt się nie spodziewał. Dominika Tajner niemalże rok temu rozwiodła się z Michałem Wiśniewskim. Para na pierwszy rzut oka wyglądała na wyjątkowo dobrze dobraną, niestety, rzeczywistość była zupełnie inna. Tajner i Wiśniewski zmagali się z wieloma problemami, które w konsekwencji doprowadziły do tego, że znany polski wokalista złożył pozew o rozwód, o którym Dominika Tajner dowiedziała się, gdy otrzymała go bezpośrednio do własnych rąk. Teraz samotna córka polskiego trenera narciarskiego podzieliła się ważnym wyznaniem na temat swojego życia miłosnego. Niesamowite wyznanie. Dominika Tajner chce znaleźć nową miłość. Dominika Tajner po rozwodzie z Michałem Wiśniewskim nie ukrywała, że ma nadzieję na znalezienie nowej miłości i ułożenia sobie życia z innym partnerem. Zgodnie z medialnymi doniesieniami, w ciągu minionego roku Tajner spotykała się z warszawskim biznesmenem, niestety ten związek nie przetrwał. W rozmowie z dziennikarzami Dzień Dobry TVN córka trenera wyjawiła, że wciąż szuka miłości. Tym razem postawiła na poszukiwania w sieci. Jak przyznała, każdy sposób jest dobry, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej, internet jest najlepszym rozwiązaniem. Dominika Tajner szuka szczęścia w sieci, wierzy w miłość i każda forma nawiązywania kontaktu jest bardzo ważna, wyznała w rozmowie na kanapie Dzień Dobry TVN. Co więcej, Dominika Tajner zdradziła, że dzięki zdjęciom zamieszczanym w sieci, łatwo dowiedzie czy potencjalny partner jest z kimś w związku, czy może już ma żonę. Oprócz prób internetowych w ostatnim czasie Dominika Tajner była swatana przez swoich przyjaciół. Jak zdradziła, randkowanie wychodzi jej świetnie i cały czas zdobywa nowe doświadczenie. Źródło: Radio Z.